Let's go! Yo! Pozdrawiamy! Słuchajcie, robimy kolejny... A, dziękuję za pozdrowienia, pozdrawiam również. O, dziękuję, jakiś nietypowy normalnie Robin Hood albo coś takiego, słuchajcie. I w dzisiejszym odcinku subskrybujcie i lajkujcie ten kanał, ponieważ chcemy zrobić nie super szczęśliwy spin. Tak, bardzo chcemy. Ej, patrz, 10 klejnotów to naprawdę fajny wynik. 10 klejnotów Rio, masz ich ponad 1000, spoko. To fajny wynik, super wynik. Ale chłopie, zawsze mógłbym mieć jeden klejnot, więc... O, patrz! Pod, widziałeś, co było za postać. Miał dwóch Christiano po lewej i prawej, miał. No, co się wydarzyło, to ja naprawdę nie mam pytań, ale słuchajcie, ja w dzisiejszym odcinku, wiesz na co poluję? W dzisiejszym odcinku polujemy na nową, słuchajcie, legendarną postać! Więc ja mam nadzieję, że dzisiaj oczywiście jakaś legendka nowa wskoczy i w ogóle jakaś legenda może, której nie mam, a na dobrą sprawę brakuje mi... No stary, masz dwóch skinów jeszcze nie masz, takich, tak. Tych nowych, mówimy o nowych, banan i super... Przez chwilę byłem naprawdę w totalnym szoku. Jakby coś specjalnego wleciało, to ja bym był naprawdę w totalnym, chłopie, naprawdę szoku. I ja mam pytanie. Widzowie, zostawiliście już łapeczkę w górę i subskrypcję? Bo a ja zostawiłem, ja zostawiłem. O, to się naprawdę szanuję. Bardzo dziękuję, Aberka. I słuchajcie, za taki opening, który robimy w tym momencie, to normalnie słupik i łapeczka to musi być. Bo zobaczcie, ile my ej, w ogóle ile siana idzie na ten opening i to naprawdę... ogólnie ja ci powiem tak, w ogóle o! Któryś z moich widzów... CO JEST GRANE! CO SPECJALNEGO! Ej, nice! Sej, czoku! Co specjalnego dropnęło w tym momencie? Nie, ja jestem, słuchajcie, naprawdę w totalnym naprawdę szoku! Bo jednak coś specjalnego to rzadko się zdarza. Ej, dobra, dobra, słuchajcie, ja nie będę narzekać, coś specjalnego zawsze jest, słuchajcie, spoko, ale jednak chciałbym nową legendę, ale naprawdę sztos totalny, co nie, Obera? No, powiem ci tak, ogólnie coś epickiego. Mamy wszystkie, ale one dalej mega cieszą, nie? Mega. To jest tak jakbyś miał 1000 zł na koncie. No niby masz, ale jakbyś wygrał kolejne 1000, to byś chyba nie narzekał, co? O, nikt by, słuchaj, nie narzekał. Jakaś legenda! Kolejna legenda, fajnie. Oczywiście nie jest to taka legenda, którą byśmy chcieli, ale no, oczywiście się cieszę, że chociaż jakakolwiek legenda dropnęła, bo tu, słuchajcie, to też jest naprawdę fajnie. I w ogóle coś... Ej, w ogóle ja się dziwię, że nie dodali nowego skina, coś specjalnego, szczerze. Naprawdę się dziwię. W ogóle to jest totalny śmiech na sali, że dodali wszystkie. Tak, ja na przykład zrobić te... Ja bym zdążył zrobić pewnie 5 skinów w 10 minut. Był dalej kotek i banan. I kotek, no. No, i oczywiście nie dropnął ani banan, ani kotek, no bo czemu nie? Ale szczerze, naprawdę, czekaliśmy na ten update normalnie z 2 miesiące, a tu chłopie 3, o, legenda, dobra, a tu chłopie 3 skiny i jakieś parę emotek, więc troszkę lipa, ale naprawdę, ludziska, mam nadzieję, że o, kolejne 2 legendy, no i oczywiście sobie otwieramy kolejne. Ty masz naprawdę szczęście do tych legend, powiem ci szczerze. No, bo ja zawsze na albo jedną, albo dwie trafię na tą 10, więc ja nie będę narzekać, ale Aberka, ja bym chciał mieć szczęście do nowych legend, chłopie, to by było szczęście. Kościół, myślę, że nie tylko ty, ja też bym chciał, no i co ci na to poradzę? Chłopie, jakby dropnęłam, o nie, no Superman, no jedno obok Supermana. No, nie, to nie ma tego, ja myślę, że ta gra jakby zmniejszyła drop tych nowych skinów, tak, no tak, żeby jednak wydaje. Ludzie kręcili. Ty i tak masz szczęście, bo masz kota, ale wiesz o co chodzi. No, ja na przykład kręciłem już ze 150 razy i stary nie mam. Nie masz żadnego nowego skina jeszcze. Nie. Jak dostanę, chłopie, nową legendę, to będziesz mi zazdrościć i to bardzo. Choć już ci powiem, kotka mi pewnie zazdrościsz, więc jest naprawdę... Nie, no stary, ten kotek jest taki dobry. Oczywiście duplikan. Kotek jest naprawdę so sweet normalnie, ale ja bym... nie, myślę, że coś specjalnego by było takie mocne, serio. To by było totalnie nawet za mocne, bym powiedział. Ej, dobra, teraz jak już normalnie szamponurka dostaliśmy, czy coś takiego, nawet nie wiem, jak to, słuchajcie, nazwać. Szamponurek! Ej, w ogóle wiesz co? To coś specjalnego pojawia się niby, nie? Że tam pojawia się. No. Ale ja bym chciał jednak tą nową legendę! Ej, serio, ta giereczka tak troluje, że ona mi teraz będzie dawać coś specjalnego.
tego, żeby nie dać mi nowy. O, no banan był! No dajcie mi tego bananka! Jestem mega ciekaw, czy serio to nie jest tak zrobione, że na przykład na banan jest mniejsza szansa niż na coś specjalnego. No to może możliwe, że tak może być, bo to nawet chłopiec zobacz, że jak trafiamy legendy albo epickie, to raczej te same skiny, nie? Nie zdarza się tak, no że... tak, raczej te same, no. Tak, a jak dostajemy coś, czego jeszcze nie mieliśmy, to chłopie, akurat ten jeden, ten po prostu wyjątkowy raz to dostajemy, dobra. Tu jakąś księżniczkę normalnie z Krainy Czarów dostaliśmy. Oj, nie kliknąłem 10, tylko jakąś mniejszą liczbę, więc w tym momencie się muszę poprawić. I w tym momencie wlatuje... Nie. Aberka? Dwa w przecie... Ile to minut minęło? Z 5 minut? Nie wiem, już ci powiem! Co się dzieje? 5 minut, dwa razy specjalny skin! Co jest grane na tym openingu? Dwa razy, słuchajcie, dobra, nie, to jest serio za potężne. Nie, a naprawdę, a legenda nie dropnie, chłopie. Coś specjalnego dropnie dwa razy, a legenda ani raz... Nie, no jeszcze dajcie trzecią, czemu nie? Dajcie jeszcze trzecie coś specjalnego, to już w ogóle będzie naprawdę ik. O! No nie, no banan był obok! Ja myślę, że to się może nie dać. Serio, może się stary nie dać po prostu tego zrobić, wiesz? Ale w ogóle powiem ci, jak tak gramy, to ja jeszcze nie widziałem żadnej nowej legendy. Oprócz swojego kotka, naprawdę nie widziałem jeszcze żadnej osoby, która by grała jakimkolwiek nowym skinem. Nie, więc... ja też nie. Ja widziałem tylko ciebie. Serio, no. Tylko ciebie. Był kotek. Kurde, byle. No, kotek był tam trochę dalej, ale no dostaliśmy jakiegoś diabełka, no i... O, tam jest Superman, no dosłownie. Ale patrz, chłopie, drugie coś specjalnego, nie, ja naprawdę... Drugie specjalne. Naprawdę, ludziska, w tym momencie jestem mega zdziwiony na Stumble Guys. Dajcie mi jakąś nową legendę. Co jest grane, Stumble Guys? O, może w tym momencie się zakręci. Wiesz co ja czuję? Że szybciej dostanę coś specjalnego niż nową legendę. Czujesz? Opowiedz mi, co czujesz? Chłopie, że szybciej dostanę coś specjalnego niż nową legendę. Też tak ci się może wydawać? Tak, stary, już masz dwa coś specjalnego, to jest mega mocne. Tak, dwa razy coś specjalnego, a nowego skina ani jednego. Nie, no banan! No to jest trollowano! No ja ty sunę, no tu jest ta gra mnie ewidentnie, słuchajcie, troluje. Tu jest ewidentne trollowanie po prostu bobusia. No i oczywiście jakiegoś rekina dostaniemy, bo czemu by nie dostać kotka? A ja chcę kotka, dajcie mi... Nie, no co jest grane, to już Szambo było Nurek tam... Juli. Szambo nie, Nurek Juli, no zawsze na propsie. Nurek, ja ty sumę, przecież to już ta legenda, już ona była, ja już widziałem tą legendę. No i dostaniemy lemura, no tak, oczywiście. Ja oczywiście, słuchajcie, nie narzekam, bo legenda jest legendą, ale no jednak gdzieś... Tak, ale my chcemy raz... inne legendy jakby, właśnie tak. To jest to, że my potrzebujemy innych legend. Tak, my chłopie dostajemy cały czas legendy, które są duplikatem, naprawdę. Chłopie, ja w ogóle mam tego takiego dwa swoje skiny legendarne. Ja, chłopie, nie mogę ich w ogóle dostać. Nawet nie mówię o tej aktualizacji. Ja mówię o tym robocie nawet. Nie wiem, czy pamiętasz. Ten taki mały bobek jest tam tak, to pamiętam. Jest, chłopie, jeden z moich pierwszych legend. No. Tak, a to jest mój ulubiony skin. I ja wyobraź sobie, że go nawet nie trafiłem. Nawet nigdy nie byłem blisko. Rozumiesz to, chłopie? Ale... Patrz, kotek! Duplikat kota! No, co? Ej, dobra, to jest, słuchajcie, już mi się podoba, przynajmniej trafiliśmy nowego skina. Dobra, ale jak to jest możliwe, że ty masz dwa koty, a dwa ja zero? Koty, a ty masz zero kotów. Lamus, ej, dobra, nie, to jest, wiesz co? To, szczerze, to jest mega ustawiona gra, naprawdę, ej, nie wierzę w to. Ej, chociaż ci powiem, już mi się trochę polepszyło, bo jednak trafiłem kotka, więc, więc może być, naprawdę. Na kotka nie będę narzekać, kotek jest naprawdę bardzo, słuchajcie, fajny. Ja wiem, że duplikat, ale jednak trafiliśmy coś z tej nowej, nowej partii skinów. Więc to jest, słuchajcie, naprawdę spokojnie, dość, że trafiłem nowego Kurde, skina. Dwie legendy na 10, nieźle. Słuchaj, w ogóle nie dość, że trafiliśmy coś specjalnego dwa razy, to jeszcze trafiliśmy nowego skina, więc jest naprawdę, nie jest, słuchajcie, źle, jest naprawdę, naprawdę, słuchajcie, dobrze, ale w tym openingu ja czuję, że będzie nowa legenda, chłopie, ja to czuję, że w tym momencie ty już będzie. Dostałeś kota, więc powinieneś być nawet zadowolony. Nie, chłopie, ja czuję, że tu będzie nowa legenda, w tych 10 skrzynkach będzie no... Aha, jeszcze coś specjalnego dajcie mi, no czemu
nie? Ale ja naprawdę, Oberka, ja to czuję, że w tym momencie będzie no... No i w tym momencie będzie Nie, to tak nie działa, stary. To na pewno tak nie działa. Nie, to słuchajcie, w tym momencie będzie nowa legenda i... Dobra, jest zaraz. W tym momencie będzie nowa legenda. Patrz, Oberka, nowa legenda. Patrz. Nie, już myślałem, że to jest specjalnego. Ale ty naprawdę wiesz, że to tak działa? W tym momencie tam ale nie, poczekaj, pytam poważnie. Naprawdę myślisz, że ty to wyczarujesz? Nie wiem, że jakieś szamańskie modły? W tym momencie będzie nowa legenda! Niezła nowa legenda. No, to niezły samuraj, słuchajcie. Naprawdę ten samuraj, naprawdę nie jest zły. Ten samuraj jest beznadziejny. Ej, chłopie, ile już trafiłem legend na dzisiejszym odcinku? Bo mi się wydaje, że chyba, nie wiem, z 20? 10. No, co najmniej. No, chłopie, 10 to minimum. Legend leci tyle, że ja ci sunę. Ale oczywiście żadna, której nie mam. Oczywiście wszystkie się powtarzają. Wszystkie, które wyglądają tak samo. Ja już, chłopie, otworzyłem z ponad 100 skrzynek. Naprawdę, ja już otworzyłem ponad 100 skrzynek. No. Że teraz? Nie no, w tym odcinku nie. Nie otworzyłem jeszcze 100 skrzynek, a ciągle otwieram po 10? Boże, kurde. Nie wiem, tak mi się wiem, wydaje, naprawdę że nie, stary, nie wiem, naprawdę blisko. Nie wiem. Wydaje mi się, że chłopie, jesteśmy naprawdę blisko, a tu dostajemy oczywiście białego jakiegoś szkieleta, no bo czemu by nie, słuchajcie. O! Nie, no co to jest? Co ale, to ale, było? Ale czekaj, ale widziałeś, jak ta wskazówka się odbiła? Ej, bez shitu, ja już myślałem, że to wleci, bo to była odpowiednia prędkość, że to się oczywiście odbija, oczywiście, że troluje Bobusia. Bo czemu by nie? Naprawdę, to oczywiście, tu jest taki troll nad Bobusiu, że ja cię po prostu sunę. Teraz dostaliśmy jakiegoś Yeti Kutleti. Ej, dobra, ostatnia, chłopie, dziesiątka. W tym momencie, ja mówię, że ostatnia dziesiątka, bo w tym momencie leci legenda, chłopie. I to legenda, której dobra, jeszcze ale, nie mam. Właśnie chciałem powiedzieć, legenda to pewnie poleci, tylko ciekawe jaka. To poleci, o no banan był, no dajcie tego banana, w dwie strony no akurat daleko. Moglibyście mu dać, chociaż kurde, w sumie nie chciałbym, żebyś miał takie skiny, bo czemu? Ja bym chciał mieć jako jedyny. Aha, to mi się obraz za bardzo nie podoba. O dobra, to mi się podoba, że żadna inna legenda nie tak, pingwin ci się podoba, no tak, rozumiem. Dobra. I teraz jakiś to jest ziomeczek, patrzcie, już go mam chyba tysięczny raz. I teraz w tym momencie, nie, jak trafiłem taką legendę, to znaczy, że nie trafię chyba innej. Tak, ale tak sobie pomyślałem, w sumie stary, tych legend w grze jest naprawdę dużo, więc szansa akurat na jedną z tych dwóch, no może ale być poważnie mała. Ale chłopie, zauważ to, że ja ciągle trafiam tego samuraja, chłopie. Ten samuraj mnie normalnie prześladuje i to... Tak, ale stary... No to jest trollowanie. Ej, hamuwa trochę, Bobusia. No to jest totalna hamuwa. Ej, nie, dobra, to było tak blisko, że w tym momencie to wyleci, chłopie. To już było tak blisko, że w tej... To jest, chłopie, no to drobnie. No, chłopie, to... O, kotek! No, trzeci raz ty masz dobra, na to szansa jeszcze mniejsza, stary. Ej, bo tych naprawdę. Dużo więcej niż Jezu, no nie, no bez jaj. 3 razy kotka dostałem, a ty, Aberka, ile masz nowych skinków? Bo o, ja tą legendę, ja tą legendę lubię trafiać, jakoś za często ją mam. To, ale powiem ci, że... aha, już myślałem, że będzie coś specjalnego. Trzeci nie, raz. Nie, tym razem, nie ma opcji. Naprawdę, to by było oj, samuraj, oczywiście to nie może, to nie jest, to może nie jest samuraj, ale ja dostaję ciągle te samuraje, jakieś dziwne, jakieś kosmonauty, szambonurki, a na przykład... Szambonurki Juli, tak! No, Juli normalnie jest szambonurek. Ją też taki... ciągle trafiasz chyba. Tak, te baby też trafiam ciągle, ale no... Dobra. Strolowało! To jest idealny dowód, tak. Idealny dowód na I to, patrz, co patrz, wstawiam, patrz, bo to patrz, się aż za silnie odbiło. Samuraj! 40 tysięcy nie, serio, to jest jakiś samuraj. Algorytm. Samuraj! Ale go! Ej, chłopie, ale jesteś w tym momencie... O, paw, myślałem, że cię złapę, a niestety cię nie złapałem. Co my zrobiliśmy, to ja nie mam naprawdę pytań. Co? Pokazać ci trik? No, pokaż mi trika, pokaż dobra. Mi trika. A patrzysz na mnie, No, patrzę. Co? Gdzieś co jest mi za trik? To ja też taki trik zrobię, poczekajcie. Oj, musisz nacisnąć się... spację, żeby cię akurat, wiesz, żeby nie, no na razie to mnie giereczka troluje. Dobra, i teraz...
Wow, ale trikers! No, coś takiego. Ej, dobre, to jest naprawdę dobry, słuchaj, o nie, nie, no co ja robię jako ten kotek? Tu ja nie mam pytań, Polsce, co ja robię w tym momencie, normalnie, wielki ga! Ej, chłopie, ja trenuję normalnie już przed WF-em, wiesz, że ja normalnie, wiesz, że ja jestem garalalalakson. Chłopie, ja poszedłem dzisiaj do szkoły i wiesz, co się stało, chłopie? O, tu się walnęło. Mamy takie jaś fasole, takie worki z piaskiem na WF i sobie gramy niby, nie wiesz, o co chodzi. No i ja sobie gram tym workiem i jeden kolega tak przyfasolił jednej koleżance, chłopie. Wielkie limo pod okiem, ona normalnie zapłakana, a ty pomówisz, że normalnie, no chłopie, on mówi, że jest słaba, bo nie złapała piłki, no ja cię sunę normalnie. No worka, tak. Chłopie, było takie normalnie klepanie się w szkole, jeden na jednego, solówka za garażami. Wy z całej siły rzucacie się jakimiś workami z piasku. No, bo tak jest taka zabawa taka z workami, że jest taki okrąg z takiego... Ale nie z całej siły! Ale to w ogóle nie w siebie wrzucamy, tylko w cel! No ale chłop niestety ma takiego cela, że trafił koleżankę obok. O, no naprawdę, no ja myślałem, chłopie, to normalnie zapłakana, fight był normalnie za garażami i chłop normalnie przegrał, rozumiesz to? Kurde, z tą babą przegrał? Tak, przyszła jej mama i go walnęła, o. Nieźle, naprawdę nieźle. Nie, no żartuję, z mamą to już nie było, ale słuchajcie, no normalnie powiedzcie, jakie macie właśnie sytuacje, czy coś się dzieje nowego w szkole, czy coś się dzieje fajnego, czy razem ze znajomymi... U mnie się dzieje, mam takiego strasznego debila w klasie, jego nikt to Bobo Minecraft, no, straszny debil. Tak, chodzimy razem do szkoły? Do klasy, stary. Do klasy! A, to do szkoły, no. Czyli jak chodzimy razem do klasy, to chodzimy... Piki? Aha. Aha. Nie no, tak naprawdę to wiesz, chodzimy razem do klasy i stary do grupy na angielski, bo mamy nazwiska no tak, jakby wiesz, w drugiej części alfabetu, nie? Tak właśnie było, ale wiesz co ci powiem? Ja się teraz kwalifikuję, a ty niestety nie. Ej, dobra, kamień, papier. No faktycznie się nie kwalifikuję. To był fart, ale teraz na honej dropie ja cię rozwalę, chłopie. Teraz Kogo, na honej... że będzie honey drop? Ja wiem, że będzie honey drop, ja chłopie to czuję. Czujesz to? Oprócz tego, że się zesrałeś. Ty się zesrałeś. Pierwszy. Patrz! Dobra, nie, ale jak to... Ej, dobra, to jest mocno. Dobra, to jest potwornie mocno. Dobra, ja szczęśliwy kotek! Ej, dobra, to mi się naprawdę mega ludziska. Ja naprawdę, to jest moja ulubiona giereczka. Szczerze, to jest moja najbardziej ulubiona giereczka w całym Stumble Guys, bo ja bardzo fajnie, lubię... Fajnie, że ją lubisz. Ktoś tam spadł na dół. Do widzenia, Mr. Aberka. No niestety dobra, się nie udało. Mama. Oj, aha, to ja ci powiem tylko tyle. Powiem ci tylko tyle, że przegrasz w tym momencie tego honey dropa, bo jesteś lamusek! A Bobek Kotek wygra to! Ej, chłopie, jak mi się skończy... Jak ja mam, chłopie, jeszcze całą platformę u góry, rozumiesz to? Dobra, a ja mam, stary, jeszcze 10 platform tutaj. Ale rozumiesz to, chłopie, że ja mam całą, niesamowicie wielką platformę u samej góry, a ty jesteś już poziom niżej, a ja jestem... No i co, że jestem poziom niżej, stary, jak ja mam jeszcze cały czas tutaj, nie, dobra, wiesz, normalnie. Ja tak naprawdę czasu. Żartuję, ja nie mam tak fajnie, bo moja platforma się już kończy i mogę spaść bardzo niziutko, nie wiem, czy teraz ryzykować, zapraszam na dół, tak, zapraszam. Dobra. Może nie będę, słuchajcie, ryzykować. Zrobimy to tak sobie bardziej rozważnie. I teraz cyk sobie tutaj skoczymy. Cykens, pykens. A Berka, czyżbyśmy byli na tym samym poziomie? Czy mi się wydaje? Czy coś? Nie, sorry. Jak nie? Na tym samym? A mi się wydawało, nie. Że właśnie jesteśmy na tym samym, ale to się chyba ewidentnie się nie, musiałem. Nie, jesteśmy, naprawdę, bo ty patrz, jesteś pokażę coś fajnego. Gorszy, chłopie, więc coś jesteś fajnego. O, teraz ci pokażę, patrz. O nie, tam było przejście! Ja myślałem, że nie będziesz miał przejścia. Inteligent, bardzo inteligentny ruch, Bobek. No Bobek jest... Ej, weź tu, nie zabieraj mi. Nie zabieraj mi tu platformy, bo jeszcze nie doskoczę do ciebie i co wtedy... Ej, Aberka, tyle
lamusie. Ty lamusie najgorszy, tak nie można robić bobusiowi. Kurde, chciałem dać ci tą furtkę i zastanawiałem się, czy skorzystasz. Dobra, czy skorzystasz. Mogłem rozwalić te trzy bloczki, ale zastanawiałem się, czy to robić. Ale widzisz, jesteś taki kumpel, że nie rozwaliłeś. Patrz, co zrobisz, cyk, i teraz, teraz jakbyś chłopie użył tej pięści, to ja bym spadł, naprawdę, więc dobrze nie użyłeś, serio. Dobra, zaraz zobaczysz, jak użyję, na tobie. A co będziesz kombinować takiego, bo ja za bardzo nie chciałbym, kombinuję to, że wygrywam, to ale Aberka, nie wygrasz, chłopie, poczekajcie, ja teraz tak zrobię, żeby Aberka przegrał normalnie, poczekajcie, teraz tak to zrobimy, żeby Abera przegrał. No i co zrobisz? No słucham, no pokaż. Chłopie, zapowietrzyłem się. Chciałem coś powiedzieć i jednocześnie oddychałem, kumasz to? I to by było... Dobra, patrz co robię. Co Aberka robisz? Co w tym momencie robisz? Powiedz mi, pochwal się, co w tym momencie robisz, bo wydaje mi się, że w tym momencie Aberka spadasz na samo dno i tyle w... O nie, udało ci się! Dobra, i teraz oczywiście mamy ostatni! GD, wygrywa Aberka! Ja! To jest oszustwo! To jest oszustwo! Bobek wygrywa! Let's go! No i teraz ci, chłopie, pokażę! Dobra, rozwalam cię, lamusia. No, rozwalasz mnie, na pewno! Nie rozwalisz mnie, chłopie, nie masz nawet takiej... Nie ma nawet takiej opcji, że mnie Aberka rozwalisz! Tylko wiesz co? Tylko mnie jak coś to nie walni, dobra? Bo to będzie niemiłe. Chłopie, jak coś to mnie nie walni, ja jestem kotkiem bezbronnym! Dobra, let's go! Słodkim kotkiem! A ty jesteś, Abera, normalnie niedźwiedziem. Dobra, wyprzedzony to najważniejsze, Essa. No nie wydaje mi się, że jestem taki wyprzedzony, bo... No jesteś strasznie wyprzedzony. Nie, jak my idziemy normalnie, chłopie, normalnie głowa... Dobra, i sobie poczekamy. To gratuluję, mądre, bardzo mądre, Bobek. No, a to nie było mądre, chłopie, to moim zdaniem było najbardziej mądrą rzeczą całym stopy, guys! Pierwszy kamień, papier, nożyce. Ej, dawaj, papier! Kamień! No to skoro nie grasz, to ja wchodzę. To ja spadam, ale kto nie gra? Ja grałem! No stary, ja mówię, a ty wiesz. O nie, dobra! Ja doli się Już się, chłopie, bałem, że się nie zakwalifikuję, ale to jednak chyba na cirku. 11, 12, 13 osób, ja jestem 14. Jeszcze, słuchajcie, się ktoś może zakwalifikować, ale ja może sobie wskoczę. Bobek się zakwalifikował! Tak! Ale w ogóle, chłopie, widzisz, że tego mojego skina jest naprawdę bardzo mało w Stumble Guys? Serio? Nie ma nikt poza tobą chyba. Dosłownie nigdy nie widziałem jeszcze nowego, specjalnego kotka, którego, słuchajcie, mam. Aberka go nie ma. Aberka nie ma kotka. Dobra, zrobię opęk, to będę miał. Flagi, chłopie! Let's go! Dobra, mega dawno tego nie grałem. Chyba. Tak, ja też mega dawno tego nie grałem, ale wiesz co ci powiem? Drużyna niebieska wygra tą rozgrywkę, bo ma kotka w teamie. Raczej nie tą. Prawdopodobnie nie tą, ale można próbować. Jak to nie tą? Aberka, to ja wygram tą. Idź tam, strzelam cię. Już cię tam w tyłek. Aha, wpadłem do wody. Dobra, to ja w tym momencie troszeczkę zważyłem, ale wiesz co ci, Aberka, powiem? Ja widzę, gdzie ty jesteś i ja w tym momencie chciałbym tam twój teamek trochę porozwalać. Kurde, ale szota walnąłem dobrego, no. Szota? No ja ci sunę, chłop, walił szota. Czyżbyś ty mnie strzelił, czy nie? Dobra, wydawało mi się, że ty mnie strzeliłeś, ale... Ja przejmuję flagi. Jak tu przyjmujesz? Jakieś flagi! Nie, no dobra, wiesz co, Abera, ci powiem? Bo twój teamek chyba jest za mocny, bo tutaj coś rozwalacie nas za mocno. Ja ciebie teraz chyba zrzuciłem, lamusie, a ja teraz biegnę dalej, jest 6-6. Dobra, let's go, lapi papi. Dobra, Abera, gdzie ty jesteś? Los Papitos Fernandos, coś tam. Nie pamiętam, co się mówi dalej, ale dobra, teraz bym chciał jakoś... Czekam. Gdzie czekasz? W którym miejscu czeka? W którym miejscu pan normalnie w tym momencie czeka? Okej. Ej, dobra, Aberka, może...
ten, bo ja mam kotka, jestem słodkim kotkiem. Ja bym chciał fajnie wygrać, żeby było fajnie. Dobra, podbijamy tutaj. O, co chłop zrobił? To ja nie mam pytań. Dobra, ja w tym momencie zrobię teraz zamieszanie. Kurde. Zamieszanie robimy! W tym momencie będzie robione zamieszanie i mam nadzieję, że teraz mój team ogarnie szybciutko. Naprawdę, ja mam straszną... No serio, 4 do 7. Dobra, poważnie. Poczekaj, bo wiesz co, ja mam super naprawdę genialny pomysł, jak normalnie ogarniać, żeby twój team przegrywał. Ja muszę dobra, normalnie zrobić. Nie, patrz! No nie, no bez jaj. Ja dobra, zrobiłem no zamęt, chłopie, zrobiłem zamęt na twojej bazie i oni wszyscy atakowali mnie, dzięki czemu, słuchajcie, wszyscy atakowali mnie i ja berka odpada. 3 do 8, ej, ale kurde, cała rozgrywka potrafi być fair, a potem takie jaja się ale robią. Wiesz co ci zrobiłem? Bo poszedłem sobie na twojego spawna i tylko odbijałem te 2 punkty. Dzięki temu, że odbijałem te 2 punkty, to wszyscy chłopy od ciebie normalnie z teamu chcieli je zdobywać, a moi wtedy zdobyli wszystkie inne. Dobra, to jest finał, więc ja się teraz muszę skupić, chłopie. Ja w tym momencie się skupiam, bo jednak nie można dać komuś innemu wygrać finału, bo to by było jednak troszeczkę, naprawdę, troszeczkę nie sobie fajne. Z kucikiem, bo jestem Bobzy z Rycraft, obsrałem Majtę. Aha, i Bobek nigdy nie obsrał Majtek, nie wiem o czym ty mówisz, chłopie. Ja naprawdę właśnie, nie wiem o czym ty patrzę, mówisz. Co robisz, właśnie takie no brązowe patrz, już tam parę, są. Jestem, nie, patrz, no jestem, wygrywasz, bo mnie nie ma. Mocny. Mnie nie ma, no. Let's